STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Zdawało się sobie sprawę przed spotkaniem, że czeka nas bardzo ciężki pojedynek. Wisła widać w poprzednich meczach, jak i dzisiaj to potwierdziła, jest zespołem, który ma plan, który jest dobrze przygotowany do każdego spotkania. Tym bardziej cieszy nasze zwycięstwo. Na pewno, jeśli chodzi o emocje, były potężne. Z jednej i z drugiej strony, natomiast jest też wiele materiału do pracy dla nas, bo były sytuacje, z którymi musimy nad którymi jeszcze więcej popracować zdecydowanie. Szczególnie jak mam przed oczami te spotkanie, to przy stanie 1-0 wychodzimy z bardzo dobrą kontrą, 3-2, też czy 4-2. Takie sytuacje musimy lepiej rozwiązywać, bo które nam się powiela też poprzednie mecze. No i w konsekwencji straty tracimy bramki i robi się spotkanie bardzo nerwowe. Natomiast co jest ważne, narzuciliśmy tempo zespołowi z Krakowa, potrafiliśmy je utrzymać i chyba w tych momentach strzelaliśmy bramkę. Cieszy cała oprawa, cieszy organizacja, zarówno ta zewnętrzna, jak również i na boisku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Damian Wiśbrych, ja z futbolu, pan trenerze, gratulacje zwycięstwa. Biorą góry, wyróżnią się pierwszlice, natomiast znakomicie widzimy rośnie na wielką gwiazdę Ekstraklasy. Co może pan powiedzieć na temat obecnego formy? Większość z państwa miała okazję się spotykać też w pierwszej lidze i tak pamiętamy mecz, w którym jeszcze raz niego wszedł, to był nasz problem z Legią, później Tychy i tak dalej. Zaufaliśmy mu, wiedzieliśmy jakiego zawodnika pozyskujemy, daliśmy mu kredyt, potężne zaufanie, i to nie tylko w klubie, ale i z zewnątrz. Daliśmy mu wielki kontrakt, powiedzieliśmy, że potrzebuje trochę czasu, żeby zaczął grać na miarę tego, co widzieliśmy, jak obserwowaliśmy, myślę, że nam się spłaca jego dzisiaj parokrotnie, bo to nie tylko bramki, o których dzisiaj mówimy i które podkreślamy, ale również to jest jakość na treningu, między innymi rozwój niektórych zawodników, to jest poświęcone też jego rola. Ale jak wspomniałem o Igorze, to nie wypada nie wspomnieć o Danii Suarezie, który myślę, że dzisiaj był cichym bohaterem. I to jest też taka dalsza gdyby konsekwencja pracy. Igor, Dani tworzymy szkielet tych zawodników dobrze rozumiejących się, troszkę inaczej wyszkolonych niż moi zawodnicy. I myślę, że to wpływa, że Górnik dzisiaj gra widowiskowo, Górnik gra do przodu. Górnik, co widać się po trybunach, ludzie chcą oglądać i jest dobra pozytywna postawa. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.